W tym materiale pokażę Ci, jak na Galaxy Watch systemem Wear OS zmienić dźwięk powiadomienia na niestandardowy. Aby to zrobić, będziesz musiał na Galaxy Watch przejść do sklepu Play i pobrać jedną aplikację pod nazwą My Wear File Explorer. Po zainstalowaniu przejdź do niej. Po chwili zostaniesz przekierowany do informacji o aplikacji, aby nadać uprawnienia, więc nadaj je dla muzyka i inne dźwięki. Nadaj również dla zdjęcia i filmy oraz przesuń suwak na prawą stronę dla pliki i multimedia. Teraz otwórz aplikację Galaxy Wearable, a następnie w ustawieniach zegarka przejdź do Zarządzaj zawartością i kliknij w utwory na zegarku oraz w ikonę plusa, aby wybrać i przesłać dzwonek do pamięci zegarka. Jeśli dzwonek jest już wysłany, to wróć do zainstalowanej na swoim zegarku aplikacji My Wear File Explorer. Kliknij w trzy kropki, kliknij w Watch, zjedź trochę niżej i przejdź do folderu Music, a następnie do folderu Galaxy Wearable i tutaj znajdziesz dzwonek, który przed chwilą wysłałeś. Teraz musisz zaznaczyć swój dzwonek, więc przytrzymaj go chwilę. Jak zauważysz, że czcionka zmieniła kolor na niebieski, to kliknij w trzy kropki i wybierz narzędzie Cut. Cofnij dwa razy, wyszukaj folder Notification i kliknij w symbol ptaszka. Dzwonek jest już w odpowiednim miejscu, ale ustawić będzie można go dopiero po ponownym uruchomieniu zegarka. Więc wyłącz swój zegarek, a następnie włącz go ponownie i jak się tylko uruchomi, to dzwonek powinien pojawić się w zakładce Dźwięki powiadomienia. Ale gdybyś jednak chciał go ze swojego zegarka usunąć, to po prostu w Galaxy Wearable przejdź do Zarządzaj zawartością oraz dalej do zakładki Utwory na zegarku. Zaznacz dzwonek oraz jego kopię, która powstała, kliknij Usuń, a następnie uruchom swój zegarek ponownie, aby zmiany się wprowadziły. Natomiast jeśli chodzi o dzwonek połączeń przychodzących, to od razu powiem, że niestandardowy dzwonek przy połączeniu przychodzącym nie jest odtwarzany, ale być może któraś aktualizacja oprogramowania to naprawi. Ale w razie co, dzwonek musisz wrzucić do folderu Ringtones. Skoro już wiesz, jak na Galaxy Watch wgrać niestandardowe dźwięki, to teraz obejrzyj ten materiał, aby dowiedzieć się, jak wgrać aplikacje, których nie ma w sklepie Play, lub ten materiał, jeżeli chcesz pozbyć się niepotrzebnych ikon aplikacji na swoim zegarku od Samsunga. Nie zapomnij jeszcze dodać subskrypcji i do zobaczenia w następnym materiale. Mówił Bartosz. Cześć!